O. Bardzo przepraszam, czego panowie pilnujecie? Niczego, jak widać. To po co tu stoicie? Tak, ćwiczymy sobie wartę. Jakoś nie wierzę. Diabłom nikt nie wierzy. Taki już nasz los. No to może mnie przepuścicie? Niestety. Ha, więc jednak pilnujecie czegoś. Właśnie się zaczynam zastanawiać, dlaczego nie masz ogona. I różków jakoś nie widać. Pozwólcie, że się przedstawię. Asmodeusz Balla Zebuba. Jednostka do zadań piekielnie piekielnych. Nasza specjalność to charakteryzacja. Muszę przyznać, że wykonujecie swoje obowiązki idealnie. Trzymać tak dalej, chłopaki. No ja już sobie pójdę. Super. Okej. Zapomniałam o tym. Z pamięcią u mnie ostatnio nie wąsko. Czy próbowałaś ominąć tych dwóch strażników niedaleko? A jak myślisz, dlaczego tu jestem? Walczyłam jak mogłam. Nawet zdołałam kopnąć jednego w... No wiesz... O, chłopie... Ale miał diabelnie twarde i chyba tylko posiniaczyłam sobie stopę. Potem drugi mnie ogłuszył. Następne, co pamiętam, to ta cela. No tak, mnie nie złapali, ale nawet przebranie za diabła nie pomogło. A to dlaczego? Brak mi najwyraźniej siły przekonywania. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Choć to, co powiem, może cię zdziwi. Zaczyna się. Słucham, słucham. Po pierwsze, bardzo cię przepraszam za wszystko. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Choć na takiego nie wyglądasz, to jednak wychodzisz z kłopotów obronną ręką. Ja natomiast wciąż się w nie pakuję. Byłam niesprawiedliwa i nieuprzejma i to się więcej nie powtórzy. Słowo. Słowo honoru? Słowo honoru. A teraz po drugie. Musisz dostać się do więzienia. O nic nie pytaj, zaufaj mi, w końcu mam w tym interes, żeby się stąd wydostać. Idź i daj się zaaresztować. Sposób znasz. Swoją drogą, po co więzienie w piekle? Uj. O mój Boże! Tylko nie to! Biedny diabeł. Plan. Zauważyłam, że już jacyś więźniowie przed nami starali się stąd uciec. Jeden z tych olbrzymich kamieni, z których wymurowano ścianę, jest naruszony. Kiedy się w niego wali podeszwą, to słychać inny dźwięk. Mam nadzieję, że dasz radę go wyciągnąć. To chyba bułka z masłem dla takiego rosłego chłopca. Wyczuwam ironię. Zaraz, zaraz. Czy przypadkiem całe te twoje przeprosiny nie były tylko po to, żeby mnie tu ściągnąć? Żebym odwalił czarną robotę? A co to za różnica? Lepiej weź się za kamień. Szkoda czasu. Cia. Ona umie sobie radzić w życiu, naprawdę. No tak, nic dziwnego. W końcu do piekła światło słoneczne nie dochodzi. Malutka. Widać, nie przewidują gości. Czyli mówiąc krótko, jeżeli spędzicie tutaj noc, to stary, śpisz na podłodze. Grube, solidne ogniwa. Jest przeogromny. Żaden człowiek nie jest w stanie go poruszyć.
No niestety, ale będziesz musiał. Okej. Chyba nie potrzebujesz pomocy słabej kobiety. Żyłki pękają? To chyba nie był dobry pomysł. Bum. Udało się. Hurra. Proszę. Bardzo gotowy. W porządku. Jesteśmy uratowani. Zaraz nas stąd magicznie przeniesie do rozdzielni. Czekamy. 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 I jeszcze chwilka czekania. I jeszcze troszeczkę. Fiu, 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 fiu. Nie będę wam gwizdać do mikrofonu. Coś mi się wydaje, że ta magiczna moc przenosząca zgłupiała. Pewnie dlatego, że w celi jest aż dwoje ludzi i nie wie, kogo odesłać. No to co teraz? Może gdybyśmy udawali jednego człowieka, to by pomogło. Na przykład gdybyśmy się mocno przytulili. Chyba oszalałeś. Ale zdaje się, że nie mam wyjścia. Zacisnę zęby i może to jakoś przetrzymam. Okrutne. No, jak już mówiłam, nie będę gwizdać, bo już usłyszałam kiedyś taki gwizd prosto do mikrofonu i wiem, że to nie jest przyjemne takie coś usłyszeć. To chyba nie działa. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Puść mnie! Jeszcze sekundkę. Puść mnie do diabła! Jaka szkoda. Uważaj, co mówisz, stary. Nie opłaca się ryzykować. Ale morda paskudna. Ciekawe, czy mam coś do powiedzenia na temat tego więzienia. Lepsza taka wentylacja niż żadna. Aha, czyli nic więcej, okej. Szkoda. W sumie. Lepiej nie pokazywać się im na te ich kaprawe oczka. Ta jest, okej. Użyj. Ale zaraz. Ja mogę przebrać się za diabła, ale ciebie w tej masce natychmiast rozpoznają. Cóż, w końcu i tak musiałabym pokazać swą twarz Lucyferowi. Skoro jesteśmy już tak blisko celu... Cóż, można się przestraszyć. Nic nie rozumiem. Jesteś... śliczna. Jesteś śliczna. Jesteś... śliczna. Właśnie dlatego ją nosiłam. Jestem córką króla z południa. Na imię mi Szandria. Przypuszczam, że tatko mnie od dawna poszukuje. Każdy rozpoznałby moją twarz bez trudu. A ja chciałam mścić się sama. Nie jestem już taką małą dziewczynką, za jaką mnie tatko uważa. To na pewno. Tylko właśnie, za co ona właściwie miała się mścić? Tego nie jestem pewna. To znowu ty? A co to za piękna dziewoja ci towarzyszy? Mój przyjacielu. Teraz to przyjacielu. Ta grzesznica twierdzi, że przed przydzieleniem do celi musi koniecznie porozmawiać z Lucyferem.
Mówi, iż ma niezwykle pilną sprawę. Jacy silni strażnicy! Jak tylko rzucę okiem na Lucyfera, chętnie z wami dłużej porozmawiam. Pamiętajcie, trafiłam do piekła za wyjątkowo nieprzystojne rzeczy. Ależ proszę, proszę, żaden problem. Lucyfer będzie zachwycony. Czekamy, dziecinko, na nagrodę. Nie. Okej, znaleźliśmy się wreszcie na miejscu. To chyba jakaś tajna broń piekła w walce z niebem. Może ma zakłócić brzmienie anielskich chórów? Diabli wiedzą. Ja nawet nie jestem pewna, jak to w ogóle jest umieszczone. Kosteczki, łańcuchy. Wystrój bomba. O, kolejne skrzynie ze złotem. Okej, a to nasz Lucyfer. Lucyfer. Wygląda może nie tak przerażająco, ale... ci, którzy go zlekceważyli, zostali tu pewnie na zawsze. Na godziny długie jak miesiące, miesiące długie jak lata... i tak dalej. I teraz sobie z nim porozmawiamy. Przy czym on ma naprawdę bardzo niski stopień koncentracji. Przynajmniej póki drzemie. Wobec czego trzeba czymś szybkim, krótkim zwrócić na niego, czy na siebie jego uwagę. Lucyferze! Więc będziemy wybierać najkrótsze zdania, tym bardziej, że o, otworzył oko. To świństwo! Drugie oko. Chcemy zemsty! Postęp, dwoje oczu. Halo? Co? Co mówicie? Opowiedzcie wszystko jeszcze raz. To właśnie on! Ten sam demon był przyczyną naszych nieszczęść. Poznaję go, a my mamy więcej wspólnego niż myślałam. Tak, mój panie. Jesteś najbardziej nikczemnym, zuchwałym i zepsutym diabłem w ostatnich latach. Przebijasz nawet Belzebuba. Wszystko dla twojej chwały, mój panie. Mówiłem, że moje nowoczesne metody przyniosą rezultat i dotrzymuję słowa. Zasady są po to, by je łamać. Postęp musi skruszyć zmurszałe i przestarzałe prawo. I za to należy ci się nagroda, a tym dwóm idiotom jakaś specjalna kara. Może małe przypalanko, może... Badum. Z drugiej jednak strony... nie można tolerować narobionych przez ciebie kłopotów. I tego, że do piekła dostali się zwykli śmiertelnicy. A ten na górze znowu mnie upokarza. Jeśli nie odkręcisz tego w 5 sekund, ja odkręcę ci łeb. A potem... spokojnie porozmawiamy sobie o łamaniu, kruszeniu i wypalaniu. I to będzie długa rozmowa.